usiądźcie sobie wygodnie. Nie. Siadać. Ale gdzie masz swoją bluzę? Miałeś taką czarną bluzę, nie? Miałem czarną bluzę, aczkolwiek zostawiłem ją, żeby lepiej wyglądać. Aha. Oddawaj mikrofon. Tylko zanucz, zaśpiewaj. Ty Janek Bosko jeszcze małym chłopcem był. O, dobra, nieźle ci idzie, bardzo dobrze. Zuzia, powiedz, że bardzo lubisz Salezjanów i że są bardzo fajni. Bardzo lubię Salezjanów i są super, ekstra. A teraz powiedz szczerze. Ale ja powiedziałam szczerze. A o to chodzi. Dobra, jesteśmy na żywo ze Szczyrku, z sanktuarium na górce. Dziewczyny, jedno bardzo ważne pytanie. Kto to jest Pośpiech? Powtórzę. Kto to jest Pośpiech? Przepraszam. Na początku myślałem, że jest to mapa województwa podlaskiego, ale potem doszedłem do wniosku, że może to być jednak Portugalia. I rzeczywiście doszedłeś do słusznego wniosku. W tym spotkaniu przygotowującym was, w tych rekolekcjach, co dla ciebie, Zuzia, było najważniejsze? Dla mnie najważniejsze... No było dużo takich rzeczy, które na pewno mnie zmieniło i które mogłam odkryć na nowo, ale najważniejsze, no, że poznałam, bo jeszcze z Salezjanami nie jestem tak długo, dopiero pół roku, ale no i myślę, że to było dla mnie najważniejsze, poznać to, tych wszystkich ludzi, tą atmosferę, to co się tutaj działo i no to mi na pewno najwięcej dało. Co ty powiesz o Salezjanach? Że Salezjanie to są bardzo fajni ludzie. I naprawdę lubię spędzać z nimi czas. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na Światowe Dni Młodzieży i na formację, która przygotowuje do tego wydarzenia. Popieram. Na razie przez ubiegły rok się sami formowaliśmy. Mieliśmy konferencje z różnymi księżmi. No i tak, wzrastamy. Czyli jedziecie do Lizbony. Kasa odłożona? Zaczynam zbierać. No, trochę tego na pewno trzeba będzie uzbierać, ale jeszcze jest czas, także zacznę na pewno. Dobra, jakaś rada dla młodych ludzi, którzy są też w takim punkcie, że chcieliby bardzo pojechać, ale nie mają kasy po prostu i myślą, że to jest góra nie do przeskoczenia. Co oni mogą zrobić? Góry do góry, jak to śpiewają w jednej piosence, ale no, ja mam takie doświadczenie akurat, że nawet jak się czegoś nie ma, to wystarczy być i wystarczy przyjść i wszystko jakoś się ułoży. Tym bardziej, że też mamy w planach jakieś wspólne organizowanie tych funduszy, także to nie jest na pewno żadna przeszkoda. Bardzo dużo młodych ludzi, bardzo dużo radości, dużo śpiewów, tańców, wygłupów. Tam, gdzie są młodzi, jest radość. Ale też są momenty modlitwy, momenty spotkania, modlitwy mszy świętej. Co tak naprawdę w tych momentach modlitewnych, co ci młodzi ludzie widzą? Ja bardzo dostrzegam przeważnie dwie emocje. Jest to przeplatany niesamowity spokój z taką cichą, ale szczerą radością. Jak spotkać Boga każdego dnia? Trzeba po prostu się modlić, tak? Jest to najprostsze rozwiązanie, żeby... To zmienię pytanie. Jak ty spotykasz Boga każdego dnia? Osobiście wpadłem na taki pomysł i dzięki księdzu z naszej parafii, księdzu Patrykowi, po prostu odmawiam sobie brewiarz, co mi też w tym pomaga i dzięki temu no, to jest mój sposób na wielbienie Boga jakby każdego dnia. Poświęcenie czasu i poznawanie mojej religii. I słowa, które widnieją tutaj na plakacie... Maria wstała i poszła z pośpiechem, kojarzą mi się bardzo mocno z obrazem, obraz maryjnowej ewangelizacji. Co prawda tam nie widać tego pośpiechu, ale widać taką zachętę Maryi. Maria na tym obrazie stoi, wychodzi z jakiegoś pomieszczenia, nie wiemy dokładnie skąd, i jest skierowana bokiem do nas. Zachęca nas, żebyśmy poszli za nią, żebyśmy, nie wiemy, czy głosić Słowo Boże, czy dołączyć po prostu do niej. I my tak samo jak Maryja chcemy was wszystkich zaprosić, czekamy na was, czekamy na waszą odpowiedź.
Tak, ja tylko dodam, nie wiem, czy moja siostra wspomniała, ale właśnie ta Maryja na tym obrazie jest młoda i my też po prostu z takim zapałem, młodym zapałem czekamy, wyczekujemy po prostu na wszystkich. Tak jak ona wyczekiwała, tak jak widać właśnie na tym obrazie, co jest właśnie bardzo poruszające, bo pomimo tych obowiązków, pomimo tego, że ma dzieciątko, ma Jezusa na rękach, to ona czeka w progu i chce z nami iść. Chcę, żebyśmy do niej dołączyli, dlatego do tego serdecznie zachęcamy. Czekamy na was, na wszystkich. Nie ma znaczenia, jaka jest wasza wiara. Na wszystkich czekamy, bo tu jesteśmy, żeby pogłębiać tę wiarę, by razem z Maryją iść do Jezusa. Więc Maryja poszła z pośpiechem, a dziewczyny czekają z zapałem. Tak, z zapałem. A pośpiech to już tak... Będziemy się śpieszyć do Lizbony tak, razem. Więc młodzi musimy mieć zapał w sercach i z pośpiechem razem z Maryją iść prosto do Jezusa. Jezus czeka na ciebie. On cię bardzo mocno kocha. Zapraszam. I czekamy. Czekamy z zapałem na pójście z pośpiechem. Cześć. Jestem bardzo zmęczony, jest mi bardzo zimno i moi pomocnicy też was zapraszają bardzo serdecznie na te spotkania do Lizbony. Młodzi przygotowują się do tego, żeby pojechać do Lizbony. Oto ci oto tutaj Salezjanie chcieliby powiedzieć wam krótko. Wstaliśmy z kanapy i czekamy na was. Zapal. I nigdy nie zsiądziemy z powrotem na kanapie. Nigdy.